Dzień dobry. Chciałem zaprosić Was do oglądania moich podwyższonych grządeczek. Jak one fantastycznie wyglądają. Z każdym czasem, z każdym dniem coraz lepiej. Znaczy zaczyna tam wreszcie coś konkretnie już rosnąć. Więc przyjrzyjmy się technologii. Kapuściaki, jak widać, stąd pokażę, są strasznie duże. Nie wiem, czy wszystkie dobrze się rozwijają, czy nie. To już chyba zaczyna przekwitać. Nie wiem, czy tak ma być, czy może tak ma nie być. Oczywiście była brukselka, została część zjedzona, no buraczki zostały. No kapusta niestety zaczęła puszczać kwiaty i zaczęła przeszkadzać. Dosadzone zostały buraczki, jakaś cebulka, co było. No proszę, kapuściach za dużo. One są tak wielkie. Niesamowite. No niestety kalafior wygląda w ten sposób. Tutaj się rozczapierzył. Może za długo? No nie wiem. Nie znam się na tym aż tak. O, w drugim sałatki sobie dają radę. Pomidorek oczywiście również sobie rośnie. Nie wiem, czy będzie coś miał, czy nie. Zobaczymy. No na fasolkę muszę coś przygotować, bo zaczynam mieć kwiatuszki, a nie ma patyczków, żeby szła do góry. No tutaj jeszcze przejdziemy. Oczywiście była akcja poszukiwania ślimaków kilkukrotnie w nocy. O 12 czy 11 zacząłem, się ściemniło, pół wiaderka nazbierałem. O, proszę, jak wygryzają dalej. Nazbierałem, później w nocy jeszcze wywoziłem te ślimaki w krzaki daleko. Straszne. Tutaj proszę spojrzeć. Pomidoraski. Co niektóre dają radę, też je trzeba opalikować albo podwiązać, tu dojść do góry. Na razie jeszcze siateczkę zostawiam, żeby ptaszki nie wpadły. Kot już nie wchodzi. Pies też, ale ptaszki mogą wejść. O, buraczki, plantacja, proszę bardzo. Służy. No nie wszystkim chyba, ale trochę im służy. Nie jest najgorzej. No to faktycznie ja trochę podosadzałem. Tu były same góreczki. No ale właśnie góreczki zjedzone zostały. To je trochę dosadziłem pomidorów, bo mi zostało dużo. No i tak sobie rosną. Fajna rzecz, fajna. Proszę, tak. Podzielone na sektory. To samo tutaj, sałatka bardzo ładna, trzeba będzie już zjeść ją pomału. Och, siatka, odsłonimy trochę. I tak rosną krzaczki pomidorków w cieniu nawet. Cieszę się, fajnie to wychodzi. O, ten czosnek nawet się pokazał, proszę, czosnek. Ale to nie ma znaczenia, dużo czosnku było. Widziałem jednego ślimaka, który ten czosnek oplocił sobą i go wcinał. Także te ślimaki lubią czosnek. Tak wygląda właśnie grządki, z którymi walczyłem tak długo. Proszę, jak rośnie. Cieszę się niesamowicie. Mam nadzieję, że wszystkim rośnie ładnie. No oczywiście pogoda jest jaka jest, nie zmienię tego. Jednego roku może być ładne plony, jednego gorsze, albo coś urośnie, a coś inne nie. Na drugi dzień, na drugi rok odwrotnie. No, zależy jak rośliny te pogody znoszą. Tak to się chciałem tylko po prostu pochwalić, że rośnie, że się cieszę. Żniwa już można zaczynać pomału. Powodzenia, trzymajcie się. Najlepszego.